Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Katarzyna Borawska, adwokat z kancelarii Bilgal. Dzień dobry Państwu. Pani mecenas, dzisiaj porozmawiamy o takiej instytucji, jakim jest narzeczeństwo. Czyli tak, na czym polega narzeczeństwo, bo w naszym ustawodawstwie nie ma takiego uregulowania prawnego jak zaręczyny. Zgadza się. Ale jednak nie rodzi obowiązku, jeżeli chcemy wstąpić w związek małżeński i odstąpimy od tego, nie mamy takiego obowiązku, ale jednak wywołuje to skutki prawne i właśnie o tym chciałam z Panią porozmawiać. Więc może, co to jest to narzeczeństwo? Narzeczeństwo oczywiście nie występuje w polskim kodeksie prawnym aktualnie, ale ciekawostką jest, że narzeczeństwo występowało wcześniej. Na przykład po II wojnie światowej w 1945 roku rzeczywiście narzeczeństwo było w Polsce uregulowane w ten sposób, że też nie można było zmusić na przykład do małżeństwa nikogo, tak? Ale jeżeli ktoś zerwał zaręczyny, a ta druga osoba poczyniła już jakieś przygotowania do zawarcia małżeństwa, to jej wtedy służyło odszkodowanie od tego. No to teraz na drodze cywilnej też mamy taką możliwość, może to się nie należy odszkodowanie, ale nie wiem, może jest inna nazwa, no ale jeżeli poczynimy jakieś nakłady, no to zwrot za to należy tak nam się, prawda? Aczkolwiek wtedy było o wiele łatwiej, bo było prawo jasne i przejrzyste. A teraz na przykład taka narzeczona ze złamanym sercem, która jakieś poczyniła, na przykład, nie wiem, zapłaciła za salę czy coś takiego, będzie jej troszkę trudniej niż było to wcześniej. Czyli zapłaciła za salę i może mieć kłopot z odbiorem pieniędzy? Tak, od narzeczonego, tak. A jak się taki narzeczony może wymigać od tego, bo to wydaje się mało prawdopodobne? No, to się niestety często zdarza. Narzeczony na przykład może twierdzić, że on nic o tym nie wiedział, że jest narzeczony, on takich planów nie miał, to sobie pani uroiła na przykład, tak? Tutaj, albo on nie wyrażał zgody co do tej sali, albo co do ilości gości. Tutaj naprawdę mogą być różne skomplikowane kwestie. Pani mecenas, no to zacznijmy od początku, bo skoro pani powiedziała, że narzeczony mówi, że on nie wiedział, że jest narzeczony, no to w jakiej sytuacji on może nie wiedzieć, bo jeżeli da pierścionek, no to już wie, że jest narzeczonym. Oczywiście, ale potem może mówić, tak, dałem pierścionek, ale tydzień później zerwałem zaręczyny, tak? No i jak tutaj pani udowodni, że tych zaręczyn nie zerwał? A jak się zrywa w takim razie te zaręczyny w glorii prawa? Wystarczy jednostronne oświadczenie woli, tylko po prostu rozmowa takiego narzeczonego i po prostu oświadczenie ustne takiej narzeczonej. Znamy takie państwa, gdzie śluby tak się zabiera i właśnie tak się kończą też rozwodami, że ja cię nie chcę, to chyba u Romów. Tak. Pani mecenas, no dobrze, ale to musi wyraźnie powiedzieć, zrywam zaręczyny, tak? Czy niekoniecznie? Tak. Czy się wystarczy, że się obrazi? To zależy, to jest kwestia indywidualna, tak? Jak to na pewno, na przykład charakterystycznym, jakby to kobieta z kolei chciała zerwać zaręczyny, to taki gest jak oddanie pierścionka należy by zdecydowanie uznać za wystarczający, tak? Nawet bez żadnego słowa. Oddaję, kładę na stół pierścionek i wychodzę. No należałoby uznać to za zerwanie zaręczyn, tak? Natomiast mężczyzna, no już wymagamy od niego, żeby jednak oświadczył ustnie, zrywam z tobą, słuchaj, nie kocham cię, rozstajemy się, nie widzę tutaj z tego małżeństwa. Tak? No tak, no zmusić takiego człowieka nie możemy do tego, żeby z nami się ożenił, no ale mogą być wzajemne rozliczenia, na przykład były podarunki zaręczynowe. Albo właśnie te koszty przygotowań przedślubnych, no czasami też i gromadzimy jakiś majątek, no bo to narzeczeństwo to czasami jest coś takiego, że zaczynamy wspólnie mieszkać i jakby tworzyć no, przygotowania do tego, że będziemy małżeństwem. Tak, zgadza się. Tutaj bym zaczęła od początku, czyli od pierwszego charakterystycznego podarunku, czyli pierścionka zaręczynowego.
Jest to tutaj bardzo ciekawa historia z tym pierścionkiem, bo czasem rzeczywiście, chociaż nie czasem, tylko dwa razy dostaliśmy z kancelarii takie zapytanie od kobiet, czy ja muszę ten drogi pierścionek mojemu byłemu narzeczonemu zwracać. Otóż jest to ciekawa kwestia, ona jest oczywiście nieuregulowana w polskim prawie i można rozpatrywać to na kilka sposobów, ale co do zasady, moja odpowiedź jest taka, że nie trzeba tego pierścionka zwracać, natomiast zależy to raczej od kwestii sumienia takiej narzeczonej, tak? Natomiast gdyby ten pierścionek rzeczywiście kosztował bardzo dużo, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, no, narzeczony ma prawo domagać się i przed sądem próbować swoich sił o zwrot tego pierścionka, tak? To wszystko zależy od finezji jego pełnomocnika. No i od tego, jak sąd na to spojrzy, bo mamy taki przykład pani Rabczewskiej, która otrzymała drogi pierścionek zaręczynowy i dopiero po wyroku sądu zwróciła ten pierścionek, bo taki właśnie był wyrok sądu, że pierścionek należy zwrócić, natomiast prezenty, które otrzymała, torebki jeszcze jakieś tam, być może ubrania, mogła zatrzymać, więc dlaczego tak? Powiem tak, jeżeli chodzi o torebki i ubrania, prawdopodobnie sąd potraktował to jako darowiznę. Czyli drogi panie, miałeś fajną panią, miałeś prawo darować jej co tylko chciałeś, ale nie masz prawa żądać zwrotu, tak? Natomiast jeżeli chodzi o pierścionek zaręczynowy, prawdopodobnie sąd uznał to roszczenie na podstawie przepisów o tak zwanym bezpodstawnym wzbogaceniu, tak? Czyli narzeczony, który darował taki pierścionek, jemu wydawało się, że będą pozostawali w małżeństwie, które z czasem przekształci się w małżeństwo. Natomiast jest taki przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu w Polsce, który mówi, że jeżeli jedna osoba wzbogaciła się kosztem drugiej, a odpadło świadczenie, które stało się już nienależne i odpadł cel zamierzony, czyli zawarcie małżeństwa w tym wypadku, no to taki podarek należy zwrócić. I domyślam się, że to było podstawą, chociaż nie znam akt sprawy pani Dody. Nie znamy uzasadnienia. Tak. No jednak pierścionek musiała zwrócić. Pani mecenas, a jak jest z obowiązkiem zwrotu pieniędzy, na przykład za operacje plastyczne? Bo też się zdarzają takie sytuacje, że narzeczony funduje swojej narzeczonej jakieś operacje plastyczne, operacja piersi, operacja nosa. On to finansuje po zerwaniu zaręczyn. No, na przykład narzeczona zrywa te zaręczyny i on się domaga pieniędzy. Jak tutaj to wygląda? Ja zakwalifikowałabym tą kwestię również jako darowiznę. Tak? Czyli pani w takim razie, taka obdarowana i szczęśliwa zarazem kobieta, nie musi tych należności zwracać. Czym innym są jednak, drodzy Państwo, na przykład kwestie takie jak narzeczeni kupują wspólnie jakieś mieszkanie. Tak, no to tutaj w zależności, czy one były na kredyt, czy nie, no to tutaj oczywiście należy się rozliczyć co do złotówki, tak, z tego zakupu. No jeżeli kupujemy mieszkanie, to ono jest zazwyczaj na konkretną osobę. To jak to wygląda, bo może jedna ze stron bierze kredyt, kupuje to mieszkanie, druga też partycypuje w kosztach, czyli dokłada się do spłacenia, zaręczyny zostają zerwane. To jak teraz udowodnić, że ta druga strona jednak też te koszty ponosiła? Bardzo prosto. Tutaj w tej kwestii należałoby założyć sprawę sądową o tak zwane zniesienie współwłasności, czyli jeżeli dwie osoby kupują wspólnie mieszkanie, to są współwłaścicielami w częściach ułamkowych, tak? Należałoby taką sprawę założyć przed sądem, po to na przykład, żeby te mieszkanie przyznać na wyłączność jednego z narzeczonych, a drugi miałby obowiązek czy prawo zwrotu części wpłaconej przez siebie na tą nieruchomość. Pani mecenas, a czy różni się jakoś instytucja konkubinatu od instytucji narzeczeństwa? Czy tutaj, jeżeli prawnie spojrzymy na to, to komu więcej przysługuje, narzeczonemu czy konkubentowi?
Powiem tak, konkubent to faktycznie, to jest, konkubenci są to osoby, które faktycznie ze sobą prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i razem mieszkają, tak? Natomiast nie muszą, ich relacja nie musi prowadzić do związku małżeńskiego. Na przykład załóżmy pary homoseksualne w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o narzeczonych, no są to osoby, które nie muszą ze sobą faktycznie mieszkać, ale ich relacja polega na tym, że ma prowadzić do zawarcia związku małżeńskiego. Tutaj uprawnienia tych osób są w zasadzie podobne, bo one są małe. Chciałabym powiedzieć, że są to małe. W ogóle ich nie można porównywać z uprawnieniami małżonków. Aczkolwiek ciekawostką może być, że na przykład zarówno konkubent czy narzeczony ma prawo w szpitalu do uzyskania informacji o stanie zdrowia czy o przewidywanym dalszym leczeniu, tak, swojego partnera. Jest to ważny aspekt, o którym wiele osób może nie wiedzieć. No to się chyba zmieniło, bo do jakiegoś tam czasu nie można było uzyskać takich informacji. Znaczy, powiem tak, wygląda to tak, że ten narzeczony musiałby powiedzieć do lekarza, że nie jest on wyłącznie narzeczonym, a tak zwanym opiekunem faktycznym danego pacjenta, tak? Jeżeli on jest opiekunem faktycznym, to względem prawa ma prawo do uzyskania informacji o pacjencie czy o narzeczonym. Czy w związkach homoseksualnych też takiego można sformułowania użyć, opiekun faktyczny? Można próbować, bo opiekunem faktycznym jest to osoba, która sprawuje bez żadnego obowiązku ustawowego stałą opiekę nad pacjentem, tak? Który na przykład ze względu na wiek, stan zdrowia czy stan psychiczny takiej opieki wymaga. Tak? I wtedy można tutaj próbować przekonać lekarzy, że jest się takim opiekunem, że jest to zgodne z prawem i z prawdą i żądać informacji. Pani mecenas, jak gdyby Pani tak spojrzała na ten aspekt narzeczonych, na tę formę narzeczeństwa, to warto być narzeczonym czy nie? Czy tylko to są same kłopoty? Nie, nie. Kłopotów z tego nie ma. Też jest taka ciekawostka, że zdaje się episkopat, jeżeli ktoś jest osobą religijną, zdaje się, że polski episkopat zalecał osobom chcącym zawrzeć małżeński, aby przynajmniej 6 miesięcy przed planowanym ślubem ogłosiły, że będą odtąd uważać się za narzeczonych, tak? I zamierzają się pobrać na taką tak zwaną, żeby sprawdzić, jak im będzie, jak ta relacja dalej będzie wyglądała i poprosić prawdopodobnie o opinię osób z najbliższego otoczenia, tak? W mojej ocenie jest to ważny aspekt, aczkolwiek raczej psychologicznie niż pod względem prawnym. Też chciałabym tutaj doradzić takim narzeczonym, jeżeli na przykład, nie wiem, kupują jakąś nieruchomość wspólnie lub jakąś ruchomość, na przykład jakieś samochody o znacznych wartościach. Warto jest, lub takie narzeczeni, którzy mają jakiś wspólny majątek, warto jest, żeby ci narzeczeni sporządzili testamenty. No, gdyby w razie czego jeden z nich umrze, żeby tą część, na przykład, którego się dorobili wspólnie, żeby to przypadło narzeczonemu, tak? A nie na przykład rodzeństwu, czy rodzicom, czy dzieciom tego spadkodawcy. Pani mecenas, a co w przypadku, no mamy status narzeczonego, zaręczyny zostały zerwane, czy nie należy nam się jakieś odszkodowanie, jeżeli chodzi o uszczerbek psychiczny? Kiedyś były takie próby w polskim systemie prawnym, natomiast teraz nie można domagać się zadośćuczynienia za zerwane zaręczyny. Tak samo nie można domagać się zadośćuczynienia za zerwane małżeństwo. Tak? No i też u notariusza nie sporządzimy takiego aktu notarialnego, w którym na przykład zagrozimy, że jeżeli zerwiesz ze mną te zaręczyny, nie dojdzie do małżeństwa, to jakieś tam konsekwencje, na przykład finansowe poniesiesz. Nie ma czegoś takiego, prawda? Nie, nie, nie. To tutaj ewidentny szantaż. Tak, chociaż we Włoszech to jest nagroda i to finansowa za to, że narzeczony doprowadzi do tego związku małżeńskiego, czyli wywiąże się z danej obietnicy, tam jakieś finansowe nagrody są. O, to ciekawe, to nie wiedziałam o takim aspekcie. Tak, doczytałam się właśnie, że we Włoszech jest coś takiego. U nas w naszym prawie ten status narzeczonego jest no, pomijany tak naprawdę i w sądzie no, może nam się udać coś wywalczyć albo i nie. Tak, natomiast chciałabym tutaj zachęcić
szczególnie mężczyzn, drodzy mężczyźni, kochajcie swoje kobiety, śmiało zaręczajcie się, nie bójcie się o jakiekolwiek konsekwencje prawne, bo naprawdę nie ma ich wielu. A tak z doświadczenia prawnego, adwokackiego, pani mecenas, ma pani z przypadkami takimi, że te zaręczyny często są zrywane? Powiem tak, z takimi sprawami nie idzie się do adwokata. Problemy pojawiają się, kiedy narzeczeni mieli mieszkanie, tak, a potem kłócą się o jego rozliczenia. Na przykład ten wziął kredyt, ten nie wziął kredytu, ten płacił 100, a teraz uważa, że powinien dostać 150, tak? To tutaj z takimi rozliczeniami tak, a z samymi zerwanami zaręczyń to nie. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była Katarzyna Burawska, adwokat z kancelarii Be Legal. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.